Hej, cześć, witajcie. Siemaneczko wszyscy ludzie, tutaj Matinio, witajcie w kolejnym odcinku X-Blades. Dzisiaj trzeci już odcinek. O kurde, zapomniałem, no dobra, nieważne. Dobra, kontynuujemy oczywiście naszą przygodę. Wszystko mam dobrze ustawione? Tak, dobrze, bo już myślałem, że coś się spierdzieliło. Dobra, kolejna widzę walka nas czeka, ja już w tych samych miejscach właściwie jestem. Więc raczej tutaj nie mam nic nowego do roboty, jak tylko napierdzielasz. O, co my tutaj mamy? Czy ja mam... O właśnie, mam teraz te... Błyskawiczne... No, ostrza błyskawicy, no, innymi słowy, no. Czekajcie, czy ja mogę wypuścić? Mogę! Niech napierdziela! Czekaj, czy w ogóle zadziała? Zadziała! Dobra, to też zadziała nawet i lepiej. O kurde, no to będzie teraz czysta napierdzielanka. Chcę w ogóle jeszcze ten wazon tutaj... Zobaczcie, tak z bliska, kurwa, to jeszcze nie pękło. To jest śmieszna sprawa. Dobra, spierdalać może ode mnie. Bo zaraz mnie wkurwicie. A jak nie, to ja zaraz wypuszczę błyskawice. No dobra, może wypuszczę, bo jednak widzę, że... Nie rozumiecie, co to znaczy. A czekajcie, które to było? Chyba Q, mi się wydaje. Czekajcie, wypuszczę. Ale nie, tu. Oj, chyba to był na pojedyncze, jak to? Tak, to było na E, dobra. Już będę pamiętał, żeby wypuszczać na takie stwory E i to po prostu zadziała na wszystkie. Całkiem możliwe. Dobra, wypuśćmy. Chyba to działa, a nie, dobra, działa nie tylko na jednego. Czekajcie, jeszcze chcę tu zobaczyć, czy to w ogóle mogę rozwalić. Na, kurwa, nie do końca. Wypuśćmy może to, albo i też się skupmy na tym, żeby dojść do kolejnego, do kolejnych tak zwanych bomb. Wypuśćmy to może, chociaż nie wiem, czy to w ogóle działa. Dobra, wypuśćmy może teraz. Może też nie? Teraz? Chuja, też nie zadziałało. Teraz zadziałał, proszę bardzo. Aż ten, zauważyliście, aż poleciał już tak do góry, tak jak nasza Ayumi, że czasami podskakuje tak z dupy, można powiedzieć. Dobra, wypuśćmy gdziekolwiek, żeby to w ogóle zadziałało w jakąkolwiek stronę. No, na przykład tutaj, proszę bardzo. Dobra, bo ja tutaj powinienem też skupiać się na tych głównych rzeczach, a ja tutaj ciągle z wazonami i tak dalej. Dobra, ja chcę tutaj jakiegoś trafić, żeby już nie było problemu. O, właśnie. Ja teraz mogę się zająć się tym. Może mnie zaatakują, to jedno, ale to nic się nie stanie. Tak, ja pamiętam to miejsce, ponieważ pamiętam, że tutaj było takie przejście. Proszę bardzo. O, tutaj mieliśmy tych strzelających. O, wypuszczam, proszę bardzo, a czemu nie? O, kurwa, widzę, że są odporni jakoś troszeczkę, no dobra. No to zrobimy troszeczkę inaczej. Znowu starodawny pomysł? O kurwa, czyżby troszeczkę byli odporni ostatnio teraz? Czekajcie, zrobimy jeszcze raz. No nie, nie za bardzo jakoś mi się wydaje, dlatego jeszcze powtórzymy. Z tego pamiętam, co to chyba E, tak? Tak, E. Jakoś są odporni, jakoś tak śmiesznie, no właśnie. Nie rozumiem. A, dobra, znowu się zaczyna ten motyw, że oni się teleportują, no kurde. Tylko teraz ja nie rozumiem, co tym razem musimy tutaj zrobić. Dobra, na razie się skupię na tym, żeby zniszczyć te... kule. Dobra, może też będę czasami wypuszczał jakieś kombosy, bo ja znowu nie ogarniam. Dobra. Teraz może pójdziemy... No, niech będzie tutaj. Dobra, chcę już zrobić jakiegoś kombosa, na przykład to znowu. Dobra, jeszcze raz. Chcę zniszczyć to jak najszybciej, wiecie, żeby nie było problemu. Bum. Już pękniesz? Pękłeś, dobrze. A to jeszcze nie koniec, bo widzę, że troszeczkę tu chyba mamy jeszcze do znalezienia. Ja na przykład mogę w tej chwili... O, właśnie, tu. Jeszcze tam widziałem jeszcze jedną kulę, ale to jeszcze zrobimy później. Na razie ja się muszę tutaj skupić na tym. Jeszcze będę pamiętał... Jezu, już mam 5 milionów? O kurwa, dobra, widzę, że naprawdę tutaj szybko zbieram... ilość kasy.
kasy, Boże. Nominały już nawet omyłkowo tutaj odróżnia. Tu chyba jeszcze pamiętam kiedyś. O właśnie, tutaj był jeden. Jeszcze tu mam A1 artefakt, sobie uzupełnimy. Co to mi da? Jeszcze. A tak, ulepszenie. Do walki wręcz. Proszę bardzo. Myślałem, że trafiłem. Teraz chyba powinno zadziałać właśnie. I teraz ja powinienem pójść w sumie tędy, ale nie wiem, czy doskoczę? No nie, bo to jest taka jakaś... O Jezu, mogę tutaj przeskoczyć, bo kurde właśnie... No, teraz właśnie się udało. Chcę czegokolwiek użyć, na przykład tego znowu. Dobra, może się też skupię na tym, żeby uważać, bo już mam dosyć umierania. Ja już chyba w tej grze umarłem chyba już z kilka razy. Tak po prostu. Dobra, padniesz w końcu? Dobrze. Zostało chyba mi jeszcze tylko jedno i chyba już się domyślam gdzie. Dlatego trzeba szybko zapierdzielać. Właśnie tutaj. I tutaj będzie właśnie. Muszę teraz uważać, że no dobra, może się podleczymy. Ja wiem, że to będzie w chuj pewnie. No właśnie, 265 tysięcy. To ja powinienem sobie już ulepszyć regenerację życia. Dobra, może zrobimy to. I sobie, a mogę sobie ulepszyć maksymalne. Dobra, zróbmy to może jednak. Na wszelki wypadek, kurwa, no spadłem. Fakt. Muszę znowu cofnąć się i znowu zacząć od początku. Albo dobra, może użyjmy tego, żeby się ich pozbyć. Żebym miał sobie ułatwioną drogę. Dobra. I teraz mogę się trochę tutaj pobawić. I teraz to będzie ciężkie zadanie, co będzie później, bo ja muszę i tak tutaj ich wykończyć. No, żebym tylko nie spadł. A tylko żebym nie spadł. Dobra. Ja już mam tutaj wszystko ogólnie załatwione. Mogę oczywiście już to skończyć i w ogóle, ale... Ja jeszcze tu... Ja się ogólnie tutaj nie poddam. Ja chcę zobaczyć... Jak można byłoby ich tutaj wykończyć? Może nie w ten sposób, może w ten sposób, właśnie. O, dobra, zadziałało. Proszę bardzo, czyli trzeba użyć mrożnych pocisków, żeby ich na nich to zadziałało. Proszę bardzo, no i wszystko zadziałało perfekcyjnie. Nie trzeba było jednak używać tylko tych... błyskawic, ale też trzeba się skupiać na tych takich bardziej mniej takich znaczących. Proszę bardzo. Padniesz? No jeszcze trzeba, muszę troszeczkę cię powalić tutaj. Dobra. Ale tak to się nie koniec walki, sami widzicie. To już powinno pisać zwycięstwo czy coś. Ale ja się jeszcze tutaj skupię jeszcze na wazonach przy okazji. Czy ja coś tutaj jeszcze... Nie, tutaj jeszcze widzę, że mam tutaj jakiegoś stwora, którego będę chciał trafić. Dobra, szybko, szybko. Wypuszczaj swoje lodowe pociski. I chyba już padnie. No właśnie. No i dobrze. Chyba jeszcze chcę się rozejrzeć, bo widzę, że mam tutaj już teraz dużo wolnego... dużo wolnego... miejsca, chciałem powiedzieć, ale... Chodziło mi o czas. No dobra, chyba nie będę musiał schodzić na dół, ale i tak pójdę na wszelki wypadek. Tutaj mam jakiś wazon do zniszczenia. Czy coś to było do zniszczenia? Coś? No nie, nie za bardzo. A czy coś tu jest? Nie. Dobra, zejdziemy szybciutko na dół. No dobra, jednak widzę, że coś mogłem pominąć. A serio? Tego nie da się zniszczyć? Nie da się, no dobra, zrozumiano. Dobra, chyba to chyba wszystko, więc idziemy już na samą górę, przejdziemy już do następnej części. Nie wiem, co teraz tak naprawdę będziemy robić. Ale na pewno będziemy dalej kontynuować. Proszę bardzo. A, dobra, jeszcze muszę i tak iść trochę kawał dróżki. Proszę bardzo. I co dalej? No jeszcze jedno... Aha, jedne ceny przedmiot jeszcze miałem coś do znalezienia. No ale dobra, to nie jest takie ważne. O Jezu, pamiętacie te ostrza śmierci?
Ja to przeszedłem chyba za pierwszym razem, ale dobra, widzę, że tu mogę coś zniszczyć, pamiętam, więc wolę już tutaj coś pozniszczyć na początek. W ogóle czy coś tu jest? Nie, dobra, wolałbym nie spaść, zacznijmy od tego. No i dobra. Powtórka. YOLO! O kurwa! Dobra, teraz jest to, to nie jest takie trudne. Łatwe, to ja pierdolę. A! Kurde, spierdzielę, a nie umi, dawaj, kurde! Fuck! Ja pierdzielę. No kurde, było tak blisko! Fuck! Dobra, znów musimy powtórzyć ten cały proces. Kurde, ale jak ja to zaliczyłem za pierwszym razem? Trzeba było to poczekać wtedy? Dobra, zaraz zobaczymy. Poczekajmy troszeczkę chwilkę i popatrzmy, co w ogóle tutaj możemy zrobić. Tak, jest, to jest takie jedno przejście, gdzie mogę spokojnie, normalnie przejść, dlatego poczekamy chwileczkę. I teraz! O kurwa. Nie! Fuck! Shit! O kurwa, jego mać! Jak się wkurwię zaraz! Ej, dobra! To był wtedy chyba najzajebistszy fart na świecie, jaki dotąd mogłem trafić. Ale żeby tutaj nie zaliczyć teraz? No ja tego nie ogarniam. Może wtedy było trochę wolniej? Nie wiem! Ryzykuję! YOLO! Fuck! Dobra, jeszcze tam... Wat? Kurde no... Dobra, na logikę, spokojnie, żeby to zaliczyć. Widzę, że ostrza jednak też mnie mogą potrafić mnie zaatakować. Nie zaatakować, co ja pierdolę. Nie przecinają! Dobra. Teraz! Tak! Jest! No! W końcu! No ja jebie! Trzeba po prostu mieć dobry timing i trzeba było się troszeczkę skupić na skakaniu, no dobra. O Jezu. Dobra. Przejdźmy może już dalej, bo ja już mam dosyć. Kurde, te ostrze śmierci na początku wydawało mi się, że to będzie troszeczkę łatwe, ale jednak nie. Była męczarnia. Jeszcze były coś do zniszczenia? Chyba pierdzielicie głupoty. O kurde. O, jest jakaś scenka, zamykam się. Still alive? I wonder how many times I'm gonna have to kill you. I mean, I don't mind having a little fun, but what the fuck? Dobra, czekajcie. Muszę zrobić jedną rzecz. Okej, wracamy. Okej, w ramach tak szybkiego wyjaśnienia, sorry bardzo, ale niestety próbowałem parę razy kombinować z nagraniem, ale coś się spierdzieliło, więc niestety nie widzieliście dokładnie, co tam się ogólnie działo. Ale tam ogólnie stwór się po prostu już się wkurzył i chce się zemścić nad naszą bohaterką. No dobra, no to się skupmy może już na tej walce. Także zobaczymy, co to ogólnie będę mógł zrobić. Dobra, widzę, że chuja mogę zrobić. A!
Chcę właśnie go zamrozić, ale nie mogę... Nie mam za bardzo jak. Widzę, że na razie... O właśnie, tak jak teraz. I teraz byłbym... czekajcie. Co było na niego dobre? Trzęsienie ziemi i lodowe strzały. No ale dobra. Zobaczymy, czy same lodowe strzały na niego zadziałają. Z tego, co ja pamiętam, to powinny na niego zadziałać, ale widzicie, na razie to ledwo cokolwiek robi. O właśnie, o kurde, jakie są tu różne... ogień... Chyba jednej rzeczy tutaj nie ma. O właśnie! Cały czas tylko takiej jednej rzeczy brakuje. Nie do końca to jeszcze zadziałało. Ale czy to powinno na niego nie przypadkiem zadziałać? Błyskawica? Staram się wszystkie powypuszczać. W miarę oczywiście. Chyba, że powinienem go zamrozić. A to nie jest takie łatwe, jak widzicie. Dlatego zaraz robimy taką mały teścik. Kurde, chcę, ale nie widzicie. Ten stwór jest we mnie i nie mogę z nim w ogóle nic zrobić. On jest w tej chwili... A może jak użyję na niego to... Nie za bardzo. Czy w ogóle coś na niego w ogóle działa? Poczekajcie. Jeszcze może promienie światła, bo jeszcze promienie światła jeszcze nie korzystałem. Przepiszemy. Ognisty gniew właśnie. Przepisz. To będzie chyba w Q. Nie. E. Nie. W Z. Chyba w Z. Jak mam w niego trafić w ogóle? Przecież sami widzicie. Dobra, weźmiemy kryształ na razie, bo widzicie w tej chwili... A poczekajcie, może jak tędy pójdę? Czy to w ogóle ma w ogóle sens? Chyba najwyraźniej do końca. W ogóle moim zadaniem jest w tej chwili jego pokonać, ale to nie jest takie łatwe, jak sami widzicie. Dobra, wiecie co, może zrobimy tak. Albo nie, może bo jeszcze tak trochę sporo namęczyłem. Więc wolałbym już tutaj dokończyć. Jakby tutaj na niego... Wszystkie wiązki lecą tutaj. Może we właściwe muszę coś trafić? Nie wiem. Sam na razie niestety nie mam bladego pojęcia. A może muszę z nim walczyć? Może strzelać muszę? Nie wiem, no niestety nie mam bladego pojęcia. A właśnie... Po cholerę oni właśnie... Twoje stare sztuczki są pożądane. Nauczę czegoś nowego do Wukini, tak? Lepiej. Czekajcie, mam pewien pomysł. Przepiszmy... Ogień tu... Ciekawe, czy to w ogóle zadziała, może nie? O, chyba coś zadziałało w ogóle. Sami widzicie, trafiam w to. I to chyba działa, ale nie wiem, czy do końca to jest prawda. Chyba, że czekajcie, jeszcze mam pewien pomysł. Ostrza ognia. Przepiszemy.
Proszę bardzo. Weźmiemy jednostrzałowy. Ciekawe, czy to w ogóle na niego zadziała. No chuja właśnie dałem, tylko co ja mam tak naprawdę zrobić? Czy jest jakiś przypisek zadań czy coś? No nie za bardzo. Jezu, Jezu. Szczególnie, że nie będę miał bladego pojęcia, co zrobić z tymi. A poczekajcie, jeszcze mam pewien pomysł, dlatego zaraz zobaczymy. Weźmiemy tak, przepiszemy to. I zaraz zobaczymy. Nie, to chciałem. Czy ja przepisałem te same dwa? To będzie gorzej. Przepisz łańcuch. Wydaje mi się, że ja muszę to zniszczyć. Ale nie wiem. Nie mam do tego pojęcia, jak to zrobić. Kiedy w to trafia, powinno to na niego zadziałać. No niestety, nie mam bladego pojęcia. To nie jest tak łatwo jednak, więc... Co ja muszę tak naprawdę z nim zrobić? Okej, także wracamy. Wybaczcie za taką małą, może u mnie dużą, ale małą przerwę. No jednak problemy były, więc musicie z tym wytrzymać. Niestety problemy z filmem, także musicie z tym przeżyć. No jak widzicie. No dobra, także my już wkraczamy do naszej walki z bossem, jak widzicie. No niestety wy tego akurat nie zauważyliście, ale kiedy ja akurat próbowałem kilkakrotnie tam pokombinować i tak dalej, już wszystko wróciło do normy, także wracamy do walki. Czy ja mam w ogóle przypisane to, co ja chciałem, bo jeszcze chciałem coś sprawdzić, bo jeszcze nagrałem coś, ale coś się spierdzieliło też przy okazji. Dlatego już taką kombinację troszeczkę też pozmieniamy. Lodowy strzała, przepisz, jest. Promień światła, przepisz. Czekajcie, bo żebym wiedział. QE. Teraz ognista kula, przepisz. I fajnie byłoby coś jeszcze, na przykład lodowy kwiat zamiast błyskawicy. No dobra, mi się wydaje, że taka kombinacja będzie dobra, także my się tylko musimy pobawić z tym małym koteczkiem. A chciałem jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzić. Czekajcie, muszę coś zobaczyć.
Okej. A jeszcze chciałem coś zobaczyć, czy na przykład... No dobra, może nie tak za bardzo. Chciałem użyć jakiejś umiejętności, ale kurde, nie ten przycisk! Teraz, o właśnie. I teraz są ukazane właśnie te pochodnie. I musimy przeciwnym jakimś umiejętnością, żeby to zgasić, można tak powiedzieć. Więc proszę bardzo, Q chyba... nie. Q to jest lód, więc można skorzystać z tej okazji. To na przykład lód możemy teraz zgasić. Teraz powinien być tu ogień. Nie, to było światło, więc można to... Ale widzę, że tu jeszcze jest jedno do zgaszenia, więc proszę bardzo. Tu było światło, więc proszę bardzo, tu. A w Z chyba miałem ogień, proszę bardzo. I teraz... Co to się będzie ogólnie teraz się działo? Aha, dobra, muszę teraz widzę tego zaatakować, więc zaraz my to zrobimy. Więc... Może Q? Niech będzie ogień, coś tam, proszę bardzo. Chcę właśnie pokombinować i się pobawić z nim troszeczkę. Może jeszcze zdążę, no może nie za bardzo. Dobra, czyli teraz... z tego co ja pamiętam i niestety z przykrością muszę to powiedzieć, musiałem to sprawdzić. To jest najlepszy sposób na pokonanie przeciwników. Tak, to prawda. Niestety musiałem to sprawdzić tak naprawdę, ponieważ... ciężko było z nim walczyć, więc dlatego musiałem coś sprawdzić w necie, czy tu nie przypadkiem w taki sposób trzeba go pokonać. Dobra, widzę, że się odnowił, więc chyba... Wow, to jest to tornado, które rozpycha mnie. A! Nie! O, dobra, widzę, że jednak przeżyłem. Tego motywu z tornadem to ja nie miałem tak naprawdę i niestety pierwszy raz mi się to zdarzyło. Dobra, mam nadzieję, że szybko się z nim uwinę. Proszę bardzo, kolejny kryształ. Jakoś mu żadnego damage'a nie robię, właśnie to jest dziwne. Dobra, jak zrobię na przykład z ogniem. Dobra, widzę, że nie za bardzo, dlatego będziemy musieli skorzystać z tego co widzicie. Używamy ognia, tutaj będzie chyba światło. Tak. Tu użyjemy światła. Ten kot cały czas za nami chodzi, to trochę mnie wkurza. Myślę, akurat dobrze, no nie, 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 to nie to. Tu może użyję Q od razu. Spierdalaj kurwa jebany kocie. Mi już po prostu wkurzasz, a już naprawdę niewiele brakuje mi, żeby cię najebać w chuj. Proszę bardzo. I mogę ciebie napierdalać ile mi się chce. Proszę bardzo. I to jeszcze nie koniec. No to widzę, mam jeszcze jeden kryształ, więc mogę ciebie też dalej napierdalać. Proszę bardzo. Jeszcze czy zdążę? A, zdążyłem, chuju. O, jest jeszcze jeden kryształ? Proszę bardzo! Chcesz, to mogę cię jeszcze już zabić na już zakończenie. I BUM! Dziękuję! Ha, ha. Proszę bardzo! Wykończyłem cię! No nareszcie, kurde. Tyle się też namęczyłem, ale tutaj akurat o wiele mniej niż jak wtedy walczyłem z Waśką. Powiedziałem z Baśką czy z Waśką? Nieważne. I co teraz, kocie, zrobisz? No bo jeszcze się z tobą... Holy shit! Co jest? Wow! Kim on jest? Czemu mam te problemy z tym?
No nie, pewnie się nie dowiemy. Holy shit. Wybaczcie niestety. Ale z tego co się zorientowałem, to... to chyba może być nasz sojusznik. Ale kurde, dlaczego? O, dobra, już wszystko działa. Ale kurwa, kto... kim on jest? Oj, chyba będziemy musieli z nim walczyć, bo widzę, że on nie tylko... Myślałem, że on będzie po naszej stronie, ale dobra, będziemy musieli tutaj powalczyć. Najwyżej podzielę to na dwie części, albo w jedno. Ciekawe, jak będę musiał ich pokonać. O kurde, on korzysta z tych samych umiejętności, co my! Dobra, to będę musiał troszeczkę się pobawić. O ty chuju, dobra, czyli będziemy musieli... O nie, 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 nie! Dobra, powstrzymałem przed jakimś atakiem, ale... Ja muszę tu się skupić chyba bardziej na tych duchach, bo widzę, że to jest jedyne źródło w tej chwili. Więc na razie... O Jezu, znowu. Tylko jednego ducha muszę wykończyć. Wykończyłem? Dobra. I teraz się mogę zająć tym gościem. Tylko co na niego najlepsze działa? Kurwa, właśnie zamrozi mnie i to niedobrze. To może jego zamrozimy, jeżeli będzie taka możliwość. O, nie można! No ale... Ayumi, pomyśl tak na logikę. Bum! Może światło? Takie to jest może dobra opcja, ale to jeszcze nie może być wszystko pewne. Czy ja mogę coś użyć? No nie, no nie za bardzo, bo ja nie mam gniewu. No, to już mam przejebane. Aja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 j
Takiego to się... Ale co ja mam tak naprawdę zrobić? Skupiam się i wyłącznie tylko na, tak naprawdę na strzelaniu, bo to jest jedyne, co mogę w tej chwili zrobić. Czy ja mogę na niego coś zrobić? Nie za bardzo. Oj ty chuju, mnie po prostu kurwiasz. No nie, jesteś po kryształ. Dobra. Jakby tu ci niby... Ej, no jak ty mnie to sięgasz? No to jest trochę... Czyżbym go pokonał? Tak. Ale kurwa, właśnie on mnie zamroził i znowu mam przejebane. Dobra. Zaatakujmy go w ten sposób. No trochę będzie jednak walki. No nie. Dobra, chyba zrobimy inaczej. Czekajcie, to będzie trochę głupie, ale wiem. Głupie, ale wiem. Aaaa! Sorry, Ayumi, YOLO! Wiem. 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 Przepraszam was. Ale my musimy zrobić w następnym odcinku, ponieważ trochę i tak to się przedłużyło, a stawiam, że to trochę potrwa, więc muszę zapisać ostatni zapis. I wrócimy tutaj w następnym odcinku. Wybaczcie, przepraszam was bardzo, ale chodzi o to, że nie chcę przedłużać po prostu tego wszystkiego, a mam trochę materiału do zrobienia. Dlatego chciałbym to wszystko płynnie, fajnie to zrobić, dlatego mam nadzieję, że wy to zrozumiecie. Jeżeli coś, to zostawcie ocenkę i do usłyszyska. Na razie.